zakończenie targowiska jednak znalazło swoje... Z wiekiem zadowolenie przyjdzie. Pamiętajcie Państwo, że kino ma służyć naszej młodzieży przede wszystkim. Tej młodzieży, która nie zawsze ma się w tej chwili gdzie podziać. I bierzcie pod uwagę przyszłość naszego miasta. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Ja chciałam tylko wyjaśnić. Te 4 miliony to jest razem z drogami, to jest program, który umieszczamy łącznie w programach unijnych. I to nie jest cała kwota. Pewnie trzeba będzie jeszcze następne pieniądze, bo my rozkładamy to zadanie na 2 lata. Dobrze mówię, panie zastępco? Tak. I w każdym razie liczymy na to, że uzyskamy dofinansowanie i część tych środków to są środki unijne. Na kino nie mamy na razie takiej możliwości, żeby złożyć wniosek. Konkurs, który będzie ogłoszony, nie mam w tej chwili wiedzy, na pewno rok 2012 to będzie rok, kiedy będzie można składać wnioski. Ale chcę powiedzieć, że w przyszłym roku robimy koncepcję. Jeśli będą wolne środki, my już część przeznaczymy na kontynuację tego zadania. Natomiast myślę, że rok 2010 to będzie rok, mógł być rok realizacji tego zadania, czyli do końca kadencji może dążymy. Dziękuję. Nie widzę więcej głosów. Proszę Państwa, w takim razie jestem zobowiązany poddać pod głosowanie pierwszy nieprzyjęty projekt polegający na tym, że Komisja Finansów wnioskowała o zdjęcie zadaszenia z tematu inwestycji z budżetu. Pytanie moje będzie brzmiało. Kto jest za tym, żeby z budżetu na rok 2009 wykreślić zadaszenie na targowisku? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Wniosek nie przeszedł. W związku z tym, że wniosek ten nie przeszedł, on nie zwalnia wolnych środków i nie mogę poddać nawet głosowania drugiego wniosku polegającego na zwiększeniu wydatków na granty nauczycielskie. Tak, panie radco? Dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze kilka chwil przed podjęciem decyzji o głosowaniu ogólnym zająć Państwu. Chcę powiedzieć tak, że rzeczywiście projekt budżetu na 2000 rok nie tylko ujmuje te wnioski, które tylko 2009 rok ujmuje wnioski zgłoszone przez Komisję w procedurze uchwalania budżetu, ale dużo tych spraw, które Państwo zgłaszaliście przez cały rok. Jest to odzwierciedlenie treści tego budżetu. Trzeba również powiedzieć, że każdy z nas, jak tu siedzi, za chwilę będzie głosował, gdyby sam miał przygotować ten budżet, to może przygotowałby go inaczej, jakąś rzecz by skreślił, coś by może dopisał i jest to rzecz naturalna. I jest na pewno tak, że coś w tym budżecie się może komuś nie podobać, ale musimy wyważyć, czy ta usterka, moim zdaniem negatywna, przesądza o całej sprawie, że dokument przyjmujemy lub nie. Procedura jest taka, że jeśli nie uchwalimy, to RIO zatwierdza, ale w takiej sytuacji miasto traci, ponieważ blokuje się aż do maja możliwość operowania i prowadzenia inwestycji. RIO dopiero w maju, do 30 kwietnia ma termin, czyli praktycznie w maju możemy rozpocząć jakąś działalność. Proszę Państwa, drugi taki punkt ważny, zadłużenie. W sensie procentowym Państwo wysłuchaliście, nie jest duże, ale chcę powiedzieć, że za 2 dni, 20 grudnia, następuje modyfikacja już w sensie wdrożenia w życie szeregu aktów prawnych, które upraszczają i ułatwiają procedurę zdobywania środków unijnych, łącznie z możliwością zaskarżenia do sądu wniosków nieprzyjętych. Więc byłoby z naszej strony naiwnością, gdyby społeczność samorządowa blokowała możliwości inwestycyjne burmistrzowi z obawy na wielkie zadłużenia, które nie przekracza normy prawnej. Taka druga rzecz w historii państwa polskiego i naszego miasta się nie powtórzy. W związku z tym
trzeba mimo wszystko dać szansę zaryzykowania i przygotowania takich wniosków, na które możemy pozyskać środki unijne. No i jeszcze jedną rzecz powiem. Ludzi zainteresowanych tym, aby rządzić miastem i być na stanowisku burmistrza w mieście, nie brakuje. I martwią się tym, że w chwili, kiedy zajmą stanowisko burmistrza, nie będzie z czego inwestować. Ja myślę, że trzeba inaczej rozumować. Każdy burmistrz urzędujący powinien się cieszyć z tego, co zrobił jego poprzednik, bo on już nie musi tego robić. No wyobraźmy sobie, że nasza kadencja w chwili obecnej nie miałaby oczyszczalni, nie miałaby pływalni, hali, to musielibyśmy wydać około 50 milionów złotych, bo jest to wymóg cywilizacji i przepisów prawa. Każdy czas ma swoje prawa, przynosi nowe zadania dla samorządu. Na dzień dzisiejszy takie są zadania. Natomiast każdy człowiek ma prawo, pełniąc funkcje kierownicze, wykazać się mądrością i czym sytuacja trudniejsza, tym ma większą szansę wykazania się. Tyle chciałem Państwu powiedzieć o mojej opinii na ten temat. Proszę o przyjęcie, wyjęcie druku projektu uchwały nr 1 i zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia lub odrzucenia budżetu na rok 2009. Kolegę Zielaska bym prosił o pomoc w odczytywaniu, dobrze? Przy trzech głosach wstrzymujących, dwóch przeciwnych, budżet uzyskał zdecydowane poparcie rady. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14 osób było za. Gratuluję autorom. Udanego projektu. Proszę Państwa, ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę tam, proszę.